Do spotkania wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego doszło z inicjatywy przedstawicieli aglomeracji wałbrzyskiej. Działalność aglomeracji wałbrzyskiej pokazała nam, że tylko działając wspólnie możemy osiągać zakładane cele. I z tego się należy cieszyć. Wiemy, że w pojedynkę niestety nie jesteśmy w stanie wiele zdziałać. Ja się jeszcze dodatkowo cieszę, że właśnie tak ważne spotkanie odbywa się w Kamiennej Górze. Jesteśmy po środku, rozumiem stąd ten wybór, ale my się bardzo z tego cieszymy, że tu w muzeum, czyli patrząc w przeszłość, możemy mówić o przyszłości. Myślę, że to jest też znak czasu. Dziś nie mówimy jeszcze o finansach, dziś mówimy o rozpoczęciu współpracy, dialogu, o jej lepszym zorganizowaniu. Mówimy o zorganizowaniu współpracy mniej więcej 90 gmin południa Dolnego Śląska, od Zgorzelca do Ząbkowic, po to, żebyśmy mogli sięgać po nowe środki, przede wszystkim środki unijne, ale również środki rządowe, ponieważ w naszym przekonaniu tam leży szansa, żeby w latach następnych do 2020 roku i po 2020 roku szukać możliwości finansowania wyzwań, które stoją przed społecznościami, samorządami południa. Od zupełnie elementarnych, jak dostęp do wody, przez komunikacyjne, a skończywszy na jakości życia, jakości otoczenia, ekologicznych aspektów, poszukiwania bardzo ciekawej pracy, która nie będzie powodem wyjazdu z południa, bo przecież ruch migracyjny z południa jest ogromny i musimy ten ruch zatrzymać, bo za 5-10 lat nie będzie co naprawiać, bo nie będzie dla kogo naprawiać. I na tym polega nasza inicjatywa. To jeszcze takie krótkie pytanie, czy w dzisiejszym stanie prawnym istnieje taka możliwość, żeby może objąć ten program jakimiś specjalnymi ustawami, utworzyć jakąś specjalną strefę, tak jak kiedyś w Wałbrzychu, czy w ogóle na terenie Polski powstały specjalne strefy ekonomiczne. Czyli są takie instrumenty prawne, które pozwolą na przykład cały region w myśl założeń, które Państwo tutaj dyskutujecie i kreujecie, objąć jakimiś specjalnymi, preferencyjnymi zasadami prawnymi. No właśnie o to chodzi, tak? Bo Polska Wschodnia stworzyła swój program i ma pieniądze, to też nie zaczęło się od, powiedziałbym, łatwych rozwiązań. To zaczęło się oddolnie, tak jak u nas. Trwało to rok, dwa, trzy, a później się opisało to ustawą i dzisiaj Polska Wschodnia łącznie z Świętokrzyskim korzysta z zupełnie nieporównywalnego strumienia pieniędzy. Uważamy, że południe Dolnego Śląska jest czymś takim, bo patrząc na wskaźniki PKB, dzisiaj na południu Dolnego Śląska mamy dochód na głowę takim jak w niektórych regionach Świętokrzyskiego, a może nawet niższy, a przecież uznanego za miejsce wymagające interwencji państwa przede wszystkim, ze strony Unii Europejskiej również. Podczas spotkania w Kamiennej Górze wszyscy obecni przedstawiciele gmin zdecydowali o udziale w procesie tworzenia strategii nazwanej od regionu, który miałaby ona obejmować Sudety 2030. Jej zadaniem będzie niwelowanie dystansu i przyspieszenie rozwoju regionu. Powołany został także komitet sterujący do opracowania dokumentów, w skład którego weszli przedstawiciele poszczególnych części tego obszaru.